tvpodkarpacie.pl. Trzecią kadencję z rzędu burmistrzem Leska jest Barbara Jankiewicz. Mieszkańców pytamy o opinię na temat efektów blisko 10-letniej pracy szefowej miejskich struktur. Co się zmieniło na lepsze? Czego jeszcze brakuje? Zapraszamy do wysłuchania sondy. Mogę bez komentarza zostawić? Nie no, nie, myślę, że w porządku. I mamy i nowy deptak, i remontowany tutaj cały rynek był, więc myślę, że okej. Okay. Wolę się nie wypowiadać na temat rządów, bo nie interesuję się w tym. Bardziej się w to nie zagłębiam, dlatego nie chcę się wypowiadać, nie mając wiedzy na ten temat. Ale jeżeli chodzi o ten basen, to mówię, jak najbardziej polecam, jest bardzo fajnie, w porządku, także myślę, że to była dobra inwestycja i że tutaj nam się przyda, bo są ludzie nie tylko z Leska, ale także z okolic, z Sanoka i w ogóle dużo turystów też się tam przez ten basen przewija, także myślę, że to była jak najbardziej dobra inwestycja. Bardzo dobrze. Lepiej nie widzę, żeby jakaś inna opcja przyszła rządzić, bo w starostwie nie widzę perspektyw. Wystarczy patrzeć, jaka jest zmiana chodników, basen, wygląd budynków. Ja osobiście oceniam dobrze. Bardzo dobrze. Robi dużo dla miasta i to się właśnie liczy. Jak pani tu widzi, mało miejsca parkingowego jest. Nie ma gdzie zaparkować. No. A tak głębiej to nie jestem zorientowany. To mi się tak rzuciło, bo jeżdżę autem i często nie ma gdzie po prostu zaparkować. Z parkingami no podejrzewam, że może być troszeczkę problem, bo jednak samochodów przybywa. Każdy podejrzewam, nie wiem, w rodzinie już nie posiada jednego, tylko 2-3 samochody i gdzieś jak ktoś wyjeżdża w miasto, to no, jest problem z zaparkowaniem samochodu. Chociaż, no nie wiem, no, jest parking, tutaj jest koło kościoła, no zawsze gdzieś jakieś, nie wiem, miejsce może gdzieś tam znajdziemy, no nie? No ale aczkolwiek no jest ciężko. Ciężko mi jest tak na szybko powiedzieć. Bardzo dobrze tutaj Lesko kwitnie, także moim zdaniem jest okej. Okay. Generalnie dobrze. A co takiego dobrego? Proszę pani, przez cały kres tej kadencji wszystkich? Tak, tak, tak. No, dokończenie wodociągów, naprawa, modernizacja nawierzchni, odnowienie elewacji wielu budynków. No, na pewno jest to związane też i z zaciąganiem określonych zobowiązań, no, ale bez tego się niestety nie da. Brały w tym udział również fundusze inwestycyjne, więc również i europejskie, także myślę, że sumarycznie podsumować można to pozytywnie. Może nie w niektórych sprawach, jak zwykle nie wszyscy są zadowoleni, może uważają, że mogłoby być lepiej, ale myślę, że ogólnie jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Brak inwestycji to jedyny mankament, który tego, a tak miasteczko jest zadbane. Trudno sobie wyobrazić, żeby, bo ja wiem, narzekać na tą panią. Nic nie mogę powiedzieć, bo nie jestem miejscowy, w sąsiednim powiecie mieszkam, także wiem, że ją wybrali na trzecią kadencję. Jest wybrana, to znaczy musiało się sprawdzić chyba, jak zaufanie mieszkańcy mieli do niej tu. Troszkę dba o Lesko, chociaż nie za bardzo o nasze budynki dba, bo ja tu mieszkam. Nie jestem mieszkanką Leska, ale dosyć często przebywam w tym miasteczku. Uważam po prostu, że najwyższy czas na zmiany. Że po prostu sposób myślenia jest tak nieadekwatny do współczesności, do sytuacji, do wciągania mieszkańców w współrządzenie. Najwyższy czas na zmiany. tvpodkarpacie.pl